Moi drodzy, z nami Patryk Tołkaczewski, czyli Gleba. Witam Ciebie serdecznie. Cześć, witam. Jest okazja porozmawiać przede wszystkim o walce Remiego z Albertem Sosnowskim, bo byłeś w przygotowaniach z Remim, byłeś dziś w jego narożniku i co nie zagrało? Proste pytanie. Myślę, że duża gala przytłumiła go, długa przerwa, no i znakomity rywal, bo ja mówiłem, że Albert Sosnowski to jest stary wyjadacz i nie można go lekceważyć. A widzisz, a rozmawialiśmy sobie o tym ostatnio, pamiętasz, że ta duża gala to może zrobić różnicę. A to ja może spojrzę na to z innej strony. Czy wielu ludzi, w tym być może także wy, nie docenili Alberta? Jak to wygląda? Ja powiem tak. Ludzie, którzy oglądają z kanapy i nie mają pojęcia o sportach walki, to mogą sobie mówić, co chcą. Ale ludzie, którzy są w tym ringu i wiedzą, jaki to ciężki kawałek chleba, to czasami to doświadczenie, no dzisiaj było widać, to doświadczenie zrobiło tą różnicę. I taki jest mój komentarz na tą walkę. Dobra, ale ty byłeś tam najbliżej, widziałeś od początku, jak to wyglądało. Co widziałeś tam gdzieś od pierwszych minut, sekund, że nie grało? Widziałeś, że Remi jest inny, spięty, jak to wyglądało? Ja powiem tak, widziałem, że dobrze się cofa do tyłu Albert i wyczuwa ten dystans. Remi trafił wiele razy, ale Albert jest twardym zawodnikiem. Ja mówiłem, to jest były zawodowy mistrz Europy, tak? Były mistrz świata. No i to jest wielki mistrz i co tu dodać? No, cenna lekcja dla niego i wyciągnąć trzeba tylko wnioski. Słuchaj, ty tam też byłeś po walce z Remim. Powiedz, jak on się w ogóle czuje? Już jest dobrze. Było gorzej, ale już jest dobrze, także wiadomo, to jest wojownik. Chciałby zwyciężyć, ale no, wziął to na klatę i na pewno jeszcze nie raz da dobrą walkę, bo myślę, że to jest najlepsza walka na tej gali. Mocno był poraniony? No, tak, mocno, zresztą było widać to w ringu, w oktagonie, także on zawsze cały nie wychodzi z ringu, nie? To prawda, cały Remi. Słuchaj, sama gala, bo muszę się o to Ciebie zapytać, ostatnio się różnie mówiło, niektórzy na przykład narzekali na tę dodaną ostatnią walkę, która zaraz się rozpocznie, ale ja nie tylko o nią chciałem zapytać. Ja chciałem zapytać o to, co widzieliśmy do tej pory. To jest fajna gala, tobie się podoba takie zestawienie, ta karta walk? Ja powiem szczerze, że widziałem kilka walk, nie całe, bo byłem w szatni z Remim, miałem swoje obowiązki, ale słyszę z boku, że gala się podobała, także myślę, że każdy kibic znajdzie coś dla siebie. Widziałeś Dawida Załęckiego z Sararo? Nie widziałem, niestety. Widziałeś Denisa z Danielem? Widziałem urywki tylko. Jakieś wnioski po tych urywkach, czy to za mało? No to za mało. Myślę, że to Dani zawsze musi wnioski wyciągnąć i jego trener. Wiem, że przegrał, tak? Przez dyskwalifikację chyba. Nie wiem, do czego tam doszło, ale no, musi wyciągnąć z tego wnioski na pewno. Dobra, słuchaj. Twoja obecność tutaj jest nieprzypadkowa, związana oczywiście z Remim, ale to jest tak, bo nawet patrząc po wywiadach, które ostatnio udzielasz, to, że one się klikają, to, że ludzie chcą zobaczyć, co u Gleby i co Gleba ma do powiedzenia, to pokazuje, że jakby ludzie się tobą interesują. Myślisz, że to jest świat, w którym kiedyś możemy ciebie zobaczyć? Myślę, że to jest nieuniknione, bo jestem sportowcem i tu sportowcy też się biją, także ja nic nie wykluczam. Na razie skupiam się na KSW i na tym, żeby tam zrobić robotę, a w przyszłości nie mówię nie, bo może powiedziałbym, że nigdy nie zawalczę i kiedyś będzie ktoś to wyciągał i będą robić memy albo coś, że mówiłem, że nie zawalczę, a jednak walczę. Może ktoś będzie musiał wziąć rewanż i zawalczyć z tym panem, który tutaj obok udziela wywiadu, mam na myśli Alberta Sosnowskiego. Myślę, że taka walka nie miałaby większego sensu, ja go bardzo szanuję, ale no, jest też różnica wagi. Remi 90, ja koło 110, Albert setkę. Też różnica wagi zrobiła tutaj różnicę. Rozmawiam z tobą, nie oglądam tej walki, jak się okazało, wieczoru, czyli Gosia kontra Nikita. Wiele osób krytykowało ten pojedynek, to, że w ogóle ktoś padł na pomysł, aby ten pojedynek do karty dodać. Dla ciebie to jest przesada? Myślę, że freak fighty wróciły do korzeni, bo na tym były budowane. I ci, co lubią freak fighty i takie walki, a więcej ludzi to ogląda, takie walki chcą oglądać, no to na pewno są zadowoleni. Patryk Tołkaczewski, czyli Gleba, moi drodzy. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.